Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny live on Watchmen Simulator on C2. Mówię kolejny, no może Wy nie pamiętacie, a może i pamiętacie serię z OMC. No może i nie będziecie jej pamiętać, bo to stara seria, dosyć pewnie zapomniana przez wielu. Ale ja pamiętam o myśle, dlatego dzisiaj będziemy w to grać. A mam w sumie więcej godzin przegranych niż w ATS-a, którego ostatnio było na kanale parę. No na pewno więcej niż maszynę też mam. Więc no, lubię trochę. To będzie maraton odcinków na mapie fikcyjne Pomorze. W OnSim. Będą cztery przejazdy na mapie Kosakowo-Dworzec, na trasie Kosakowo-Dworzec, PKP Grabowo, Gdańskie. Chodzi ci po głowie powrót do Spotify Premium? Cztery dokładnie. To świetny pomysł. Pomyśl o nieograniczonym. No i drodzy Państwo, myślę, że to będzie OMSI wystarczająco na jakiś czas. Potem pomyślimy jeszcze o jakichś takich miejskich trasach trochę. Gotowi na premium? Kliknij baner, aby dowiedzieć się więcej. O takich innych elementach OMSI. Na przykład mapa w fikcyjny Szczecin. Też będzie można z tego trochę ponagrywać. Aha, no ciekawe rzeczy się dzieją, dobra. Usunąłem trochę elementów z dysku, żeby pamięci wystarczyło. Oczywiście jeszcze póki kosze nie wypróżnię. Tutaj będzie i mało, miejmy nadzieję, że ci wystarczy. Oczywiście trakier cały czas podpięty, więc bez większych problemów i zawahań możemy sobie jeździć. Dokładnie użycia procesora, miło. On si to się zdarza. Witać. Ja przybliżę trochę mikrofon, żebyście mnie lepiej słyszeli. I przejdźmy do rzeczy. Jeszcze przetestowałem, czy przypadkiem kierownicy nie słychać. Przyspieszamy czas do godziny odjazdu, dokładnie do 15. Nie minus, nie widzę, co pisze na klawiaturze, więc na wyczucie 04. Dobrze, ludzie się zebrali. Otwieramy pierwsze drzwi. Mamy 13 stopni. Załączmy na grzewnicę. Właśnie, ja wam dzisiaj nie przedstawiłem pojazdu. Będziemy jechać manem SD coś tam. Jako Alp. Tour. Niestety nie widziałem malowania na fikcyjny Szczecin. Tej fikcyjne Pomorze znaczy się. I sprzedajemy człowieka i bilet przesiadkowy. Dobrze, wszyscy wsiedli. Z ciekawości zobaczyłem, gdzie jest na live, no niestety nikogo aktualnie nie ma. My uruchomimy silnik. O, witamy użytkownika Flochson Coxon. Dziękuję bardzo za follow'a, życzę miłego oglądania tej przepięknej transmisji. Mam nadzieję, że będzie ci się oglądać i że miło spędzisz na niej czas. A my ruszamy sobie w przystanku Kosakowo-Dworzec PKP. Ślisko, sceneria zimowa. Więc trzeba umiejętnie uważać. Umiejętnie jechać. No trochę OBS-y zadziałały. No i cóż, zdarza się zimą, bo też do mnie na Messengera pisze. Wyraź się na grupie rozpisać. Wy już nie będziecie słyszeć wibracji z Messengera.
powodów takich, że teraz mam mikrofon na statywie. Wciskam pedał do końca gazu, ale coś takiego wiecie, ten autobusik. Powiem wam, drodzy państwo. I piąteczkę już. To jest ostrzejszy, tak. O, śliwy. Widzicie, jak rzuciło. No nie, że ja ze swoją kierownicą skręciłem, tylko mi to wyśliwiało. Trzeba uważać zdecydowanie. Jak teraz szybciej zacząć mowanie. Dobra, mamy stop. Lewa czysta, prawa czysta. Możemy. No, spokojnie wyruszyć. Mówię ślizg, czemu w ogóle klatki mam problem? To jest bardzo niedobra sprawa. No cóż, chyba przyjdzie czas naprawdę, że będę musiał procesor w komputerze wymienić. Na 100% użycia na FAMSIKU, czy GPU 30 tylko. Zresztą widzicie tam po prawej stronie, nie? Przystanek Prosekowo Gdyński. Niestety nie mam zapowiedzi przystanków na Wiktinę Pomorze. Myślę, żebym się jeszcze źle odwrócił i urządzenie moje od kamerki. Nie to i zadziałało. Nie, dobrze, nie dobrze. Źle przez to na przystanek najechałem. No cóż. Witam. Witam serdecznie. Dobrze, mamy zielony, drodzy państwo, 2 minuty opóźnienia. Delikatnie. Za chwilę kanamy. Możecie pojeść jeszcze. Tak, może mnie być dobrze słychać, która na pewno słyszycie kierownicy, nie jak wariuję. No ale autodaka trzeba załączyć. Dobra, zasuwamy na orły. Ja tu wyboję, drodzy państwo, normalnie. Ja nagrzałem 17 stopni w autobusie, więc jest bardzo dobrze. O, to zjedzie z naprzeciwka, trochę zjedziemy. Idealnie. Informacja o robotach drogowych, no właśnie, zakręt w lewo od razu za nimi. I oczywiście ślizgo przez chwilę było. Cztera kierownica nie będzie wariować. A tragiczny prowadzę. A co ja takiego tragicznego zrobiłem? Powiedzcie mi, drodzy państwo, bo ja tam żadnej tragicznej wersji nie widziałem. Myślę, mi się wydawało, że ja najdobrze tu przejechałem, chłopie.
Cóż, może się za bardzo wytłukli na tych dziurach. Burczę tak bez odczucia ci jedzie, w ogóle bez czucia tych dziur. Jak się ruszę na fotelu, to ciężko oszacować. Kurczę, czy to takie mocne dziury, co bo kierownica się trzęsie. O, to na pewno słyszeliście. Uderzenie kierownicy, no cóż, nie da się wszystkiego wycieszyć. Jesteś 2 minuty przed czasem. Na takich przystankach bez zatoczki chyba się nie oczekuje, nie? Na PKS-ach. Nie wiem, jak ktoś bardziej wie ode mnie, to niech się wypowie na ten temat. Ale chyba raczej się nie czeka, więc dlatego jedziemy, poczekamy na przystanku z zatoczką, aby nadrobić czas. Oczywiście, jakby ktoś się pytał, manualna skrzynia biegów. Tym razem nie jedziemy na autobusie, a wykorzystuję, jak autobus ma manualną skrzynię biegów, to lubię sobie rozmienić bieg na trójeczkę na przykład. A teraz trójeczki na czwóreczkę. Jest to bardzo fajna opcja. Gazujemy na piątce i szósteczkę sobie wrzucimy na spokojnie i przemierzamy te bezdroża gdzieś tam boczne drogi, ale no cóż, tak przebiega trasa jazdy tym autobusem. W ogóle to według NVIDIA jest 6 FPS-ów. No nie wydaje mi się, że to jest 6 klatek na sekundę, raczej by to gorzej wyglądało. No bo my się zagalopowaliśmy trochę. No ostro, siostro. Trochę zjedziemy na lewy pas. Dobra, wyłączymy sobie tam nakładkę, bo to może tylko FPS-y naprawdę zużywać. A nic to do życia nie wnosi. Jest 20 stopni Celsjusza w autobusie, więc wyłączmy nagrzewnicę. Ja już wiem, czemu ci pasażerowie mogą mówić, że prowadzę tragicznie, bo ABS się włączę, kurczę, może dlatego. Zjeżdżamy na przystanek Janowo-Działkowa. Ale trochę wytraciliśmy czasu, jesteśmy minutę przed czasem. Zaraz nikt nie chce. Tej klimy nie włączy. A, on chce klimę włączyć. Czemu ja mam klimę włączyć? Czy w zimę klimę mam włączyć? 19 stopni w autobusie i on klimę chce. Znaczy ją chce mnie czepać, człowiek. Za to, że nie mam klimy włączonej. No super, super. Wujku, bohu, nie. Hej, te twoje laczki normalnie schłynny. Słynny człowiek ze słynnymi laczkami. Dobiera w symulatory i nie zna wujka bohuna, to znaczy, że coś chyba nie tak korzysta z tych symulatorów. To jest podstawa wujka bohuna, znacie.
No już tak prawie bym przejechał, trochę później zaczął hamować, to już ta kontrola trakcji strasznie zaczyna łapać. Niedobrze, niedobrze. No i ślizgo, no nie daj się ująć, że tak nie jest. Mieszczę się? Mieściłem się koło wysepki, dobrze. Ach, i ta kontrola trakcji w tym autobusie szarpie jak owszaniona. Przystanek Janowa, pułku Armii Krajowej. Siemka, co tam słychać? A, dobrze, dobrze, witam. Przesiadkowy bilecik pan chce? Już dajemy przesiadkowy. Proszę bardzo. Bilet normalny poproszę. Normalny bilecik? Już, proszę bardzo. Proszę bilet normalny. O, kolejny normalny. Proszę, proszę. Niby jest napisane ulgowy, a tak właściwie to jest całodniowy bilet. Wiadomo z nich, jak oni tu gadają. Delikatnie ruszymy. Włączę, że się kontrola trakcji nie włączyła, no i tak się włączy. Najgorszy te tereny. Wymuszenie pierwszeństwa, nie? Bo on sprawy. No dobra, niech będzie. Nas nie pojedziemy idealnie, ale kurczę, kurczę. Transmisji daj mi coś, te klatki spadają. Może to jest masakra jakaś. Jak zainwestuję w nowy procesor, to w tym nie możecie wyzywać. To jak on jedzie? Witamy, drodzy państwo, samochoda. No mówię, nowy procesor, bo ja szybko obracam głową, a te jakieś cinki są na tej kamerze. Niedobrze się tak jedzie. Podczas transmisji zdecydowanie. Jak ktoś się chce dorzucić do nowego procesora, link macie pod transmisją do i playa. Możecie to zrobić. Kiedyś utworzę cel donate'ów na procesor. I umieszczę go na ekranie. To będzie cel. Niszczą transmisję.
wypalenia sprzęgła też musi być, bo to nie jest nowy autobus. Nie zaszkodzi. Dziura. 15 stopni, wyłączmy trochę na drzewnicy. Pan sprawa, a skręca pan nawet dobrze. Zasady ograniczonego zaufania do kierowców, pamiętajcie. Nie powiem, czy to bym jeszcze transmisję zdejmął. No taki człowiek. O, tak, z miejsca wypadku gdzie? Ja się przecież przed nim zatrzymałem. On we mnie suchnął w końcu. Niech wiedzie. Jak to im policja wezwał i mnie ma nic. By się nadrobiło trochę rozkładu. Na tej mapie to nie jest mi wiadomo co. Potem myślą, że z powrotem pojedziemy sobie mamy milion z coach L. To będzie koniec na dzisiejszą transmisję. Ale ślizg. Przynajmniej razem liczę na je. Mam rejonowe centrum handlowe, ale... jesteśmy punktualnie, tak szczerze mówiąc. Minut przesiadkowy. Dobrze, proszę bardzo. A jeszcze... nie to, reszta. Witam. Tylne drzwi możemy zamknąć. Dobry. Dzień dobry. Dobra. O, ślizgę się, ślizgę. Delikatnie trzeba ruszyć. Prawa czysta, lewa czysta, można wyjeżdżać. Od razu prawy kierunkowskaz. Lewa czysta, prawa czysta. Czy raz lepiej się na lewo spojrzeć, kurczę. Nie zrób pani, przepraszam. No, no nie mogłem szybciej wyjechać. Jeszcze z górki, to zupełnie się śmieje wszystko. A nie, słupek mi pana przysłonił. A teraz to o co chodzi? To nie rozumiem. Coś się chało? Nie, nic nie idzie. Ciekawe rzeczy. Do Ostrów Sakron wszedłem, czy co? Nie rozumiem. Ci ludzie czasami mają problemy, jakby nie wiadomo co. Następny przystanek kolej.
Dobrze, i lewo. Tutaj te 90 sekund spokojnie będziemy jechać. Nie ma co się też spieszyć. O Jezu, jeszcze ciężarówka. Dobra, nic nie wiedzie. Muszę tam było najgorsze, bo nic nie widać. Przy wyprzedzaniu oczywiście nic nie wiem. Teren zabudowany, no to zgadza się, to trzeba zwolnić. Dobra, nic nie jedzie. Można manewr wykonywać. A jest 20, wyłączmy. Na grzewnicę. Dobowy, proszę bardzo. A ludzie wysiadły z takiego autobusu. Teren jest obudowany, a to dociśniemy. Wędrowa to jest ten przystanek, coś, którego ja tak bardzo nie lubię, ale jest też bardzo ciekawym przystankiem. Wiem, że 70 było na znaczku, ale my pojedziemy sobie 90. Po policji nie ma. Policja to nie łapie na mandaty, więc... Skoro wiem, że jest to prosta droga, no i na luziku sobie można jechać. Możecie w komentarzach się wypowiedzieć, kto z was jeździ. Kto z was... No. A teraz mi akurat słowo musiałem lecieć z odpowiedzi. No, kto z was... jeździ na luzie, na przykład dojeżdża do skrzyżowania i tak dalej. Ach, to nie, bo to też jest sporny temat. Jak podobno należy robić? Jedni mówią, że na luzie się dojeżdża, inni mówią, że nie. Więc możecie go poruszyć w komentarzach.
musieliśmy wyprzedzić innego delikwenta. Chociaż i tańczył trochę. Hej tam, panie majstrze. No jak normalnie, no jedzie trochę, nie? To nie jest taki Manlions coach. Jedzie jeszcze szybciej, ale nie będziemy sobie jechać trasę powrotną. Dobra, witam, witam. Jesteśmy punktualnie, więc rzucamy sobie jedyneczkę. Delikatnie sprzęgieł się regulujemy i tu trzeba zawrócić. Jest właśnie coś, za coś nie lubię tego przystanku, bo jak tu się tam dali, ładnie przypadkiem się wjedzie tam dalej za bardzo. No już potem ciężko wyjechać. Praktycznie jest to niemożliwe, że stamtąd wyjechać. A jedzie jakiś człowieczek, przepuścimy go. No jak on jedzie? No dziękuję panu bardzo. No jak on jedzie? No normalnie jedzie, a co źle to ci go zrobimy. Normalnie przemieszczam się. Szósteczka. Na luzik można rzucić, bo to zaraz górki będzie. Tu, panie majstrze, możesz sobie ładnie zobaczyć, jak ten autobus potrafi ładnie szybko jechać. Ci pokażę nawet. Zaprezentuję, no nie, bo tam jakiś oczywiście musi jechać przed nie, ale... Zaraz, nic naprzeciwka nie jedzie, to już... opinię weźmiemy. No, 120 licznik zamykania. No nie będziemy też szaleń, bo zima. Właśnie, trzeba było dać po handle. Aż to nie za bardzo, bo ślizgo. Mamy też... światło na bezkolizji, kaczyń do skrętu w lewo, więc patrzymy się na nim, jak chce mi się na chwilę, jeżeli się patrzeć do góry. Bo to robi się musiał na chwilę, nie mam takiej możliwości, bo mam tu mikrofon, nie? Przed sobą, ale na ABS aż trochę go przedusiło, ale dobra, ale... Jednak starszy autobus nie oznacza, że jest zły, nie? Dobra, jesteśmy tu, mamy. Poczekajmy tam jedną minutkę do planowego odjazdu. O, jeszcze nawet jakiś pan się pojawił, chce wsiadać. Dzień dobry. Łączmy na grzewnicę, bo... już temperatura. Niska się zaczęła robić. Że 50-minutowe odcinki są z trasy.
No to będzie Orlando, nie wiem, zielonego paje. Ale może ktoś się skróć. Jeździć, jeździ się miło. Tyle co wam powiem. Uwaga z ręki. W normalnym, prawdziwym życiu bym się posłuchał tego znaku i bym uważał na cysternę naprawdę, ale tu nie ma zaryn wąsy. Żadna nie może wyskoczyć. Sznur samochodów, ja nie wiem, czy mi się chce wyprzedzać. No tym bardziej, że to już jest strzelne, więc i tak będę miał tu przystanek, więc nie ma sensu wyprzedzać najmniejszego. Jest i przystaneczek, miło mi. No jeszcze ślizgę, bo się ABS załączy. Nikt nie wysiada, więc otworzymy tylko przednie drzwi tym razem. Teraz już będzie grabowo, a normalny, nie ulgowy, znaczy cały przejazd załodniowy. Panie, ale wyprzedzać to tak raczej trzeba uważać. Jeszcze sprzedaż biletu mi się teraz popsuła. Kobieta postanowiła wysiadać na mnie. No cóż. Ale idźcie, dzwonimy po policję. Ile? 11 minut. No ja nie mogę, no. Tylko nadzieję, że w tym grabowie był długi postój w miarę. Bo chcę sobie autobus zmienić na tego Manolion z Coachella. No jeszcze stary Orłowa, kurczę. Na wymianę autobusu będzie chwila przerwy technicznej, nie? Stary Orłowo, przystanek jest tutaj. No teraz niech mnie żaden Achmed nie wyprzedza, bo to... Stoi pan, stoi i przepuszcza miło. A nie tak jak tamte. Panu pomrugam awaryjkami. W ramach podziękowania.
Rambowo, Gdańsk, Morsk, a następnie potem będzie Rambowo, Gdańsk, Tworzec. Słupek. Coś ślizgą, drodzy państwo, ślizgą. Aż ten głupek trafia w słupek, jak to dobrze powiedzieć. I to dlatego, bo mnie tamten kierowca wyprowadził z równowagi. Szybciej niż do głowy siedzi. Że jesteś na tyle, bo się kurczę przycina to i zwróciłem uwagę na napis przeciążenie enkodowania procesora niż na to, co się na drodze dzieje. Dobra, wyłączmy już to, po co ma paliwo zużywać, jak i tak już najeżdżamy. Mam Grabowa Gdańskiego, jakieś światełko czerwone, zielone, zielone, więc... Lekko mu przedusimy, żeby się wyrobić. Ktoś będzie chciał kupić bilet, no to niestety na złe oświetlenie. Nie na moje opóźnienie, a nie na złe oświetlenie. Ale im w tym manie Lyon z kołczu trzeba będzie załączyć oświetlenie. Aż 16 dochodzi, a to zimowa. Styczniowa pogoda. 16 stycznia mamy, nie? Ten chłop normalnie by kupował bilet, ale nie kupi go, bo on jeszcze tam ta kobita pozostała niby, że chce kupić bilet. Chociaż jej już tu nie ma, nie? No i się żem śliznął, boczkiem poszedłem. Na przystanku końcowym. Właśnie dostałem rozpiskę. I będę niestety rozpoczynał następny kurs opóźnienia.